Zatrzymaj się i posłuchaj siebie. Zatrzymaj się. To ćwiczenie, dzięki któremu nauczysz się powstrzymywać automatyczne zachowania i rozpoznawać, co tak naprawdę się w tobie dzieje. Posłuchaj siebie. To ćwiczenie obserwacji obserwacji tego, jak się czujesz obserwacji myśli i emocji. Reakcji Twojego ciała na te myśli i uczucia, i roli, jaką odgrywa oddech. Pomoże ci uświadomić sobie, jak się miewasz i że nie musisz już dłużej zaniedbywać swoich potrzeb, naginać się i spieszyć. Jak tylko otworzysz się na wszelkie Twoje myśli i uczucia, łatwiej ci będzie otworzyć się na to, co czuje Twoje dziecko. Daje Ci to możliwość wyboru, wyboru życzliwości, nieosądzania, nieposiadania oczekiwań w sposób świadomy, a nie impulsywny. Proszę Cię teraz, przestań robić to, co robisz. Przestań się zmuszać do aktywności, zatrzymaj się właśnie teraz i zestrój z tą chwilą. Daj sobie moment usiądź lub połóż się wygodnie i powoli uświadom sobie, jak się miewasz. Teraz, dokładnie w tej chwili. Zwykle to innych pytasz, jak się mają, ale teraz zapytaj siebie samego: jak się czuję? Jak się miewam w tej chwili? Czy jest mi dobrze, czy źle? Czy jestem zrelaksowany, zmęczony, wypoczęty? Czy czuję może coś zupełnie innego? Nie musisz zmieniać tego, co czujesz, ani robić czegokolwiek, starać się jakkolwiek. Po prostu sprawdź, jak się czujesz i skieruj na swoje samopoczucie życzliwą uwagę. Gdyby ktoś Cię poprosił o ocenę Twojego dobrostanu w skali od 0 do 10, ile przyznałbyś punktów? Spokojnie i z uważną świadomością zobacz, jaka jest Twoja aktualna sytuacja. Później równie dobrze może ona być całkiem inna. A teraz. Skieruj swoją uwagę na ruch oddechu w Twoim ciele. Gdzie go odczuwasz? Skieruj swoją uwagę do tego miejsca w Twoim ciele, gdzie czujesz ruch oddechu. Jak go odczuwasz? W nosie, w gardle. W klatce piersiowej, w brzuchu. Czy oddychasz powoli czy szybko? Zwróć po prostu uwagę, czy twój oddech jest spokojny czy szybki. Nic nie musisz robić, ani zmieniać. Wystarczy życzliwa obserwacja. Bądź ze swoim oddechem przez chwilę. Zestrój się z jego rytmem, takim jaki jest w tej chwili. Z życzliwą, przyjazną uwagą. Daj swojemu oddechowi tyle przestrzeni, ile trzeba. A teraz rozszerz swoją uwagę z oddechu na całe Twoje ciało, dokładnie takie, jakie jest w tej chwili. Co mówi Ci Twoje ciało? Co zauważasz? Czy czujesz jakieś napięcie, a może rozluźnienie, a może ból? Albo zmęczenie, może w ogóle za bardzo nie czujesz swojego ciała. Co zauważasz w tym momencie? Obserwuj je świadomie i spokojnie. Nie musisz nic z tym robić, ani o tym myśleć. Życzliwa, świadoma uważność wystarczy. Uważność wiele daje. Ćwiczenie: zatrzymaj się i posłuchaj siebie. Pozwala ci nawiązać ze sobą kontakt. Czas i uwaga, jakie sobie dajesz, są bardzo ważne. Dzięki nim twoje baterie pozostają naładowane, a strumienie myśli przestają zalewać twój umysł. Życzę Ci pięknego dnia.